Cześć, witam Was serdecznie w dzisiejszym vlogu. W sumie to można by go było nazwać niedzielna kawka w szklarni. Maj to naprawdę bardzo pracowity miesiąc wśród ogrodników. Każdy z Was na pewno to zna i każdy z Was na pewno spędza teraz weekendy dziubiąc w ogródku. Ja również ostatnio wykorzystuję każdą wolną chwilę, żeby w miarę ten mój ogród uporządkować, w miarę już wszystkie rośliny wysadzać. Miałam bardzo dużo rzeczy zaplanowanych na ten tydzień. W ogóle na ten weekend miałam bardzo dużo rzeczy zaplanowanych do zrobienia, ale jak widzicie, pogoda wyhamowała. No i ja również musiałam wyhamować i po prostu te rośliny, które już trafiły do gruntu, które trafiły na miejsca docelowe, no to już tam zostają, a te, które jeszcze mi zostały do posadzenia, no to wstrzymuję się te kilka dni, dopóki te noce nie będą jednak cieplejsze. Napijmy się dzisiaj wspólnie niedzielnej kawy i przy okazji zobaczcie, co się dzieje w majowym ogrodzie. Co kwitnie, co mnie zachwyca, co jest do zrobienia. Zapraszam Was na ten odcinek. Najważniejszy punkt w moim ogrodzie, który był do zrobienia na początek maja, no to była szklarnia. W szklarni znalazły się pomidory. I w ogóle, słuchajcie, nie wiem jak ja to zrobiłam, ale w tym roku po prostu tak przesadziłam z ilością sadzonek i na pewno ktoś z Was napisze mi, że jest za gęsto. Tak, jest za gęsto i przyjmuję za to pełną odpowiedzialność, ale gdzieś musiałam te wszystkie odmiany posadzić. A znacie to uczucie, kiedy musicie z czegoś zrezygnować? Kiedy okazuje się, że jakieś odmiany macie za dużo albo w ogóle, że sadzonek macie za dużo i coś musicie ograniczyć? No nie da się, po prostu się nie da. Zaplanowałam sobie ileś nowych odmian, chciałabym je wszystkie przetestować, no i one musiały tu się zmieścić. Nie nagrywałam w tym roku osobnego wideo z wysadzania pomidorów, ponieważ film właśnie o tym, jak wysadzać pomidory, co jest ważne przy wysadzaniu pomidorów, co daje do każdego pojedynczego dołka i dlaczego. W tym roku nagrywałam z Murator Ogroduje i tam właśnie na kanale Murator Ogroduje znajdziecie ten film. Także jeśli interesuje Was temat wysadzania pomidorów, jak to robię i co jest istotne, to w tym roku zajrzyjcie sobie tam, ale również na moim kanale znajdziecie mnóstwo treści o pomidorach z lat poprzednich, jak o nie dbać, jak je wysadzać, 5 rad odnośnie jak mieć zdrowe pomidory, które ja stosuję. I słuchajcie, już od kilku lat naprawdę nie miałam zarazy w tunelu, bo wcześniej miałam tunele, ani mam nadzieję w tym roku w szklarni. Także to wszystko się sprawdza. Jeśli interesuje Was temat pomidorów, to zajrzyjcie tam koniecznie. Szklarnia powolutku robi się już moim miejscem dowodzenia. Powoli już znajdują się tu stoły robocze, znajdą się stoły rozsadowe. W rozsadniku, jak możecie zobaczyć, zostało jeszcze całkiem dużo sadzonek. Przede wszystkim pomidorów. Niestety nie udało mi się wszystkich zmieścić. Czekają tu jeszcze jakieś papryki. O, ogóreczki tutaj już rosną, jakieś dynie, bazylia. Tutaj kukurydzę, bardzo bym chciała, żeby pogoda dopisała i żeby już ta cała reszta sadzonek trafiła w weekend już do gruntu, ale zobaczymy, jak to będzie z pogodą. Tutaj mamy selery. Selery bardzo ładnie dostają już powoli takie mocne, sztywne łodygi. Tak jak mówiłam, część sadzonek jeszcze tutaj czeka w rozsadnikach, ale też część, zwłaszcza papryk, trafiła już na swoje miejsca do gruntu i one będą musiały sobie z tym ochłodzeniem poradzić. Ale myślę, że jakichś większych przymrozków nie będzie, nic na to nie wskazywało, także jestem dobrej myśli. A tutaj właśnie rozsadzone malutkie supertunie. W ostatnim odcinku, który pojawił się w niedzielę, właśnie opowiadałam Wam o kwiatach, w donicach i między innymi o tym, jak rozmnażać supertunie. Oglądajcie swoje rośliny, bo u mnie już mszyca rozgościła się na dobre.
Tutaj widzicie na czereśni. Czereśni na drzewie jest sporo. Dajcie mi znać, jakie macie pomysły na zabezpieczenie czereśni przed nasionnicą czaśniówką. U mnie jak do tej pory wszystkie takie typowo naturalne metody naprawdę słabo się sprawdziły i rok w rok mam fatalnego robaka w tych czereśniach, a chciałabym w końcu jakąś czereśnię z tego drzewa zjeść. Tak samo chciałabym doczekać się gruszek, które jak widzicie tutaj już bardzo ładnie się zawiązały. Z gruszą z kolei oczywiście jest problem taki podstawowy jak rdzawa plamistość gruszy. I tutaj w tym roku zastosowałam wczesną wiosną pierwszy oprysk preparatem Magnicur Gold. A ja osobiście bardzo chciałabym Was przestrzec przed takimi lepami. To jest lep taki, którym obwija się pień drzewa po to, aby powstrzymać szkodniki wspinające typu mrówki, po to, żeby nie rozwijały kolonii mszyc itd., itd. I generalnie ja również myślałam, że jest to bezpieczne rozwiązanie, ale ostatnio mieliśmy taki przypadek, że do tej taśmy, pomimo tego, że ona była nisko na pniu zamocowana, przykleił się ptak, przykleiła się sikorka. I słuchajcie, naprawdę tak paskudnie się przykleiła, że myśleliśmy, że tego ptaka już nie uratujemy. Z godzinę, jak nie dłużej, zajęło nam w ogóle, żeby go jakoś porozklejać z tej taśmy. Nie zdawałam sobie nawet sprawy z tego, że to jest takie realne zagrożenie dla ptaków. Także uważajcie z tym, uważajcie, jak to stosujecie. Mszyca również jak co roku ukochała sobie jaśminowce. No i na jaśminowcu ona atakuje bardzo mocno. O, tutaj takie mocno porażone pędy, to po prostu odcinam w całości i wyrzucam do bioodpadów, ale to jest jedno z moich zadań na weekend. Drugi mój plan na weekend to jest wysadzanie reszty rozsad, zwłaszcza kwiatów. Tutaj są lew konie i lwie paszcze. No i trzeci mój plan na weekend to jest tutaj zagospodarowanie warzywnika, poszerzenie miejsca. W ogrodzie ozdobnym swój festiwal koloru zaczyna szałwia. Rozrosła się strasznie, ale ten piękny fioletowy kolor naprawdę mnie urzeka co roku. Pojawiły się również pierwsze zawiązki kwiatów na ostróżkach, które były wysiewane latem. Aktualne królowe rabaty, czyli czosnki ozdobne. Tutaj akurat są białe. Jest to odmiana Mont Blanc i ja już po prostu je widzę na rabacie białej. Chodzi mi po głowie właśnie budowa takiej rabaty tylko z białymi kwiatami i po prostu tak sobie zamarzyłam, że takie czosnki właśnie bielutkie tam na pewno się znajdą. Również róże przygotowują się do kwitnienia. To jest akurat odmiana Louis Odier i piękny kolor już się tutaj przebija. Mam nadzieję, że zbliżający się chłód tutaj nie uszkodzi tych przepięknych pąków i że już za momencik rozpocznie się różany festiwal koloru. I oczywiście muszę Wam pokazać to cudo, bo tylko o tej porze roku wygląda tak pięknie i zniewalająco. To jest świerk kłujący odmiany Hupsi. I po prostu naprawdę to jest roślina, którą trzeba mieć w ogrodzie. Jest po prostu zjawiskowy. Zresztą on jest zjawiskowy o każdej porze roku. Ale teraz wiosną, kiedy wypuścił wspaniałe pędy, on ma w ogóle takie mięciutkie, one są jak takie gumeczki. Zresztą odsyłam Was do odcinka właśnie o moich iglakach, moje top 5 iglaków w ogrodzie. Co warto posadzić, na co zwrócić uwagę. A teraz właśnie jest ten moment, kiedy te iglaki wypuszczają nowe pędy. Te pędy są takie wyraźne, w przepięknych kolorach i naprawdę można się w nich zakochać.
A to jest jedna z moich ulubionych roślin w ogrodzie. W ogóle jedna z pierwszych roślin w ogrodzie, taka wyczekana, bo na samym początku, kiedy zakładałam ogród, już wtedy bardzo mi się podobała i założyłam sobie, że właśnie ten świerk w ogrodzie musi się pojawić. Jest to świerk kukujący Glauca globosa, chociaż o tej porze roku wygląda jak białobok. I faktycznie ja też bardzo często się zastanawiam, czy faktycznie to nie jest białobok, ale kupiony był w sklepie ogrodniczym właśnie jako Glauca globosa. I tutaj tego się trzymam. Z roślin ozdobnych, które polecam Wam również do ogrodu, żeby się nad nimi zastanowić, są oczywiście różnego rodzaju klony palmowe. Tutaj akurat ten to jest klon palmowy Orange Dream. I faktycznie jest taki żółto-pomarańczowy, już teraz powoli zaczyna przybierać tą bardziej zieloną formę. A jeśli nie widzieliście mojego shorta o tulipanach, no to przypominam, że jeśli Wasze tulipany przekwitły i jeśli zostały właśnie takie torebki nasienne, to należy to usunąć. Robi się to w takim celu, aby wzmocnić cebulę, bo nasiona u tulipana zupełnie nie są nam potrzebne. Liczę na to, że podobają Wam się takie troszkę bardziej vlogowe treści. W ogóle nawet zastanawiałam się, żeby może zrobić taki live. Dajcie mi znać, czy w ogóle oglądacie live'y, czy macie czas na takie rzeczy. A jeśli tak, to kiedy najczęściej to robicie? Czy w tygodniu, czy od rana, czy po południu, czy w weekendy? Bo fajnie byłoby się spotkać i po prostu razem coś zrobić, razem może coś wysadzić, czy po prostu razem pozwiedzać wspaniałe ogrody. Ja za dzisiaj Wam już dziękuję, życzę Wam wspaniałego ogrodowego czasu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.